DKN24.pl i z nami są Tomek i Łukasz. Dobrze, Paweł. Paweł i Tomek. A tamten Tomek. Paweł i Tomek. W jednym stali domku. Dobra. Czyli w jednej ładzie jechali. O, do Rymu będzie. Czyli jeszcze raz. DKN24.pl i z nami są Paweł i Tomek Jakubczykowie. Już wróciliście z dalekiej podróży z tym mobilem, którym się w tej chwili poruszamy, ale nie jechaliście chyba sami, tak? Był z wami ktoś trzeci jeszcze. Nie jechaliśmy, jechał z nami stryjeczny brat, Przemek Łyczek. No, tylko niestety dzisiaj akurat nie ma go z nami. No, inicjatywie całego rajdu z Łąbol wiedzieliśmy już od jakiegoś dłuższego czasu, od paru lat, ale jakoś tak bardzo nas nie interesowało, a najbardziej zmotywowało nas obejrzenie pewnej relacji w internecie z edycji, która odbyła się 2 lata temu, kiedy celem wyprawy było Nord Cup. No aha. I stwierdziliśmy, że jedziemy. Super impreza. Spodobało nam się, stwierdziliśmy, że jedziemy. No, samochód był już w sumie wtedy zakupiony. Więc... Ta Łada. Tak, ta Łada. Z 86 roku. Tak, Łada jest z 86 roku. Ja ją zakupiłem 2 lata temu. Kosztowała cię? 2000 zakup Łady. A włożyłeś w nią? Lepiej nie mówić. Ten rajd to jest fajna zabawa, ale też pewna pomoc charytatywna. Tak, tak. Ogólnie to jest impreza charytatywna. Zasady są takie, że każda załoga, która bierze udział w rajdzie, musi zebrać od darczyńców 1500 zł i to są pieniądze w całości przekazane później na zakupy do domów dziecka, wszelkiego rodzaju wyposażenie, zabawki. W tym roku też na przykład z poprzedniej edycji dzieciaki pojechały na kolonie i obozy letnie. Ogólnie pieniądze wszystkie, które zbieramy, nie idą na paliwo części czy na nasz pokrycie kosztów wyjazdu. To są wszystko pieniądze przeznaczone właśnie na dzieciaki z domów dziecka. I wyście mieli sponsorów czy z własnej kieszeni? Znaczy się wyjazd z własnej kieszeni, a darczyńcy no to oklejony jest samochód. Zakupiłem samochód, no, powoli go remontowałem. Trochę trzeba było zrobić blachy, trzeba było zrobić zawieszenie, hamulce, silnik się zmieniło, skrzynie biegów. No i w sumie to trwało z przerwami 2 lata. Doprowadzanie tego samochodu do stanu nadającego się na taką wyprawę. To co zostało z oryginalnej Łady? No całkiem dużo. Z wierzchu cały wygląd zewnętrzny jest oryginalny. Blacharka poprawiona, gdzie tam były jakieś dziury, to jest załatane, pomalowane. Jedynie felgi są z wierzchu nieoryginalne. No, zostały założone 15-calowe aluminiowe. No poza tym całe hamulce, wszystko jest wyremontowane na nowych częściach, zawieszenie tak samo. No i został zmieniony silnik, nie jest już oryginalny, silnik jest oploski ze skrzynią oploską. No taki zamysł był, żeby to był taki klasyk z lekko nowszym napędem. Do całego rajdu zostało zgłoszonych 390 załóg w tym roku. Przy czym wiadomo, nie wszystkie w ogóle dotarły, nie wszystkim udało się wyszykować auta. Około 350 wystartowało. Ilu dotarło na miejsce jeszcze oficjalnie nie wiemy. To organizatorzy najprawdopodobniej za jakiś czas podadzą. No ale podejrzewam, że ponad 300 załóg dotarło na miejsce nawet. Więc całkiem spora grupa. Ogólnie zasada, pierwszym zasadą to jest, że to jest w ogóle impreza charytatywna. Druga to jest to, że mogą w tym uczestniczyć tylko samochody z byłego bloku wschodniego, czyli... Komunistyczne. Tak, komunistyczne, cała śmietanka polskiej motoryzacji, plus do tego... Samochody ze wschodu. Tak, plus do tego NRD, Czechy, Czechosłowacja, no i rodzynki w postaci samochodów z byłej Jugosławii oraz Rumunii, czyli tak. Legendarnej Daci, które... To niesamowicie niespotykane egzemplarze. No, już coraz rzadziej spotykane na naszych drogach te samochody są. Jakieś Jugo pewnie były. Też coś takiego się pojawiało, więc no to już rodzynki są na naszych drogach. No, a wśród nich nasza radziecka Łada. Wiecie, kto jest twórcą w ogóle pomysłu z Łąbola? Jak to się zaczęło? Ogólnie to zaczęło się, znaczy tak, to była 9. edycja. Zaczęło się od pierwszego rajdu, gdzie tam wzięło udział chyba 12 osób i pojechało do Monako. Aby postawić pod Casino Royale, tym co w Bondzie było, no. Swoje piękne fury, sfotografować się tam, no i wzbudzić jakieś zainteresowanie innych ludzi. No i tak to się rozrastało do tych rozmiarów,
390 załóg, w czym to nie jest i tak największa edycja, gdyż w zeszłym roku było ponad 400 załóg zgłoszonych. Start spod katowickiego Spodka, sam rajd trwał 4 dni. Pierwsze dwa etapy to była głównie jazda autostradami, pierwszy nocleg koło Wiednia. Później się zaczęła prawdziwa frajda, czyli jazda po górach, bo stamtąd wyjeżdżaliśmy do Szwajcarii, znaczy przez Austrię i Liechtenstein do Szwajcarii. W Szwajcarii już było wiele krótszy etap, bo tam było około 150 km, tak do 200. Więc tam już sobie darowaliśmy jeżdżenie po autostradach, tym bardziej, że w Szwajcarii są dosyć drogie winiety na jazdy po autostradach. No i tam już jechaliśmy wszystko trasami górskimi, no czego zupełnie nie żałujemy, bo piękne widoki, niesamowite drogi. A auto wytrzymywało? Tak? Auto właśnie wytrzymywało, całkiem sobie dawało radę i nie było pod względem takim technicznym w ogóle przez całą podróż problemu. Jakieś awarie też nam się nie zdarzały. Nic, żadnych przygód? Żadnych przygód, no poza tym wydechem, który gdzieś tam się cały czas ocierał o podłogę i powodował spory hałas. Dużo podjazdów, dużo zjazdów, mnóstwo zakrętów, mnóstwo hamowania. Przy czym cały czas człowiek spróbuje się rozglądać i podziwiać to, co dookoła widzi. A tutaj niestety trzeba drogi pilnować, nie? Więc no troszkę kierowcy tam może umknęły te widoki, ale naprawdę warto było. I w ten sposób takimi drogami górskimi były dwa dni jazdy, czyli trzeci i czwarty. No i czwarty dzień to był dojazd do miejscowości Bormio, położonej u podnóża Jużalp i stamtąd wjazd na przełęcz Paso de lo Stelvio, 2750 metrów. To jest najwyżej położona w ogóle przełęcz, jaką można przejechać w Europie. No i każdy, kto dojechał na samym końcu, postój na parkingu oczywiście, z wejściem już na ten szczyt góry, która tam się znajdowała. Niesamowite widoki na drugim sąsiednim szczycie, lodowiec spływający obok, a u podnóża na parkingu zaparkowane mnóstwo polonezów, dużych kwiatów i innych tego typu sprzętów. Jakieś modele takie najbardziej specyficzne, które rzuciły Wam się? Co nam się rzuciło w oczy w tym roku? Na pewno Warszawa Kombi, bardzo ładna, niebieska. Żuki strażackie z pełnym ekwipunkiem strażackim, bez motopompy tylko jechały. Mnóstwo żuków, w tym właśnie żuki, które jechały z wyposażeniem takim, jak miała straż pożarna. Mostaki, drabiny, węże. Tak, z pełnym wyposażeniem sobie też jechały. Mnóstwo polonezów karetek, tak samo odkupionych, można powiedzieć, z demobilu, gdzie A jeszcze... inne łady? Ład też było sporo w sumie, może zgasza. Bardzo dużo żuków, jakieś nyski, oryginalny trabant był, który niestety nie dojechał na miejsce. Co tam było jeszcze ciekawego? Syrenki chyba nie było żadnej. Nie, syrenki nie zauważyłem w tym roku. Z ciekawostek zupełnych, Velorex. Czyli nie mam pojęcia, co to jest. Wynalazek motoryzacji czechosłowackiej, taki trójkołowy pojazd. To był motorek dla inwalidów pierwotnie projektowany, później był to motorek dla listonoszy, doręczycieli paczek, przesyłek listów. I to dojechało do mety? Dojechało. Z przodu dwa kółka to ma, z tyłu jedno koło, no i napęd jak w motocyklu. Ciekawostka, to nie ma karoserii tradycyjnie z jakiejś blachy, czy nawet plastiku, laminatu, tylko cała karoseria jest po prostu na stelażu, jest to obciągnięte jakimś takim materiałem skają. Wodoodpornym, jakąś skają. Dojechało. I to jedna osoba? Dwie osoby. Dwie osoby tym cudem jechały, dojechało na mecie, na finalnym kempingu, no widzieliśmy to cudo. Rajd to jest tak naprawdę tylko, można powiedzieć, z nazwy, nikt tam się nie ściga, biorąc pod uwagę też sprzęty, jakie jadą. No to raczej można sobie wybić z głowy jakiekolwiek ściganie. W tej imprezie chodzi głównie o to, żeby po prostu dojechać do celu i no, mieć satysfakcję z tego, że się dojechało, ukończyło. To jest najważniejsze w tej całej imprezie. Wszyscy sobie pomagają, jak nawet samochód jakiś stanie na poboczu. Były sytuacje, że w Austrii na autostradzie stały samochody, w koło niego jeden zepsuty, cztery inne stoją, ludzie wszyscy pomagają. Od razu wszyscy wychodzą, każdy zwalnia, trąbi, pyta się nie pomóc, albo jakieś części ci nie są potrzebne. No bo to większość uczestników ma zapas swoich części zapasowych do tych aut, co może się popsuć, więc handel wymienny częściami zamiennymi tam odbywa się nagminnie.
gdzie tarczę sprzęgła pożycza się za pompę paliwową albo jakąś śrubkę za coś innego, wszelkiego rodzaju naprawy, rzekłbym partyzanckie, no odbywają się non stop tam, bo coś się psuje, ktoś coś naprawia, a tego nie ma, to wpada na jakiś pomysł i tutaj jest znowu taśma klejąca trytytki, jakiś kawałek węża, cokolwiek po prostu, żeby ten samochód dalej jechał. Zdarzyło nam się właśnie też załogę innej Łady scholowywać na parking, bo im tam gaźnik odmówił posłuszeństwa. Pierwszego, dobrze to było. A, to pierwszego było. No, to już była taka godzina nocna, ściągnęliśmy na parking tą Ładę. Tam ktoś próbował im pomóc, coś tam pokombinować, pokręcić przy tym gaźniku. A w międzyczasie taka śmieszna sytuacja wyszła, bo austriacka policja w ogóle nieoznakowanym radiowozem ściągnęła Żuka na lince. A zanim jechała druga policja oznakowana z kogutami, ja zakurowała tego Żuka. Zanim wyjechaliśmy z Wiednia, godzinę przed nami wyjechała ekipa z Trabanta. Trabant jeszcze w dwusuwie. Mówią, że oni to jadą wcześniej, bo mają problemy, bo jadą tak średnio 50-60 na godzinę. A chcieliby dojechać jeszcze na nocleg dzisiejszego dnia, także wyjeżdżają. My żeśmy po godzinie wyjechali, a po całej godzinie jazdy kolejnej minęliśmy ich na autostradzie, jak stali na zatoczce z boku. No i remontowali tego Trabanta, z tym, że jeden silnik już był wyjęty z tego Trabanta. Zupełnie, tak? Tak, zupełnie. Silnik już leżał na poboczu i oni byli w trakcie zmiany silnika, bo mieli silnik zapasowy ze sobą. W Trabancie? Tak. Byliśmy też świadkami przecież spawania, mocowania skrzyni biegów w Łazie. Wow. I wybioraków skrzyni biegów. Tak. To akurat obok nas Łaz stał, gdzie im się oberwała skrzynia biegów. No i na kempingu pożyczyli spawarkę, pożyczyli elektrody od jakiejś innej załogi życzliwej. W ogóle pod samochód spawają. Samochód dalej jechał. Z tego co wiem, to do Saint-Tropez mieli dotrzeć. Dotarli. A chyba nawet dotarli tym Łazem. Przedłużyli sobie, tak. No my tylko przejechaliśmy trasę rajdu, no i później powrót już najkrótszą drogą autostradą do domu. A wielu uczestników tak naprawdę uznało, że ten rajd, który się odbywał oficjalnie, to była tylko tak naprawdę początek ich podróży, rozgrzewka. Sporo uczestników pojechało w głąb Włoch dalej, do Rzymu, Neapolu, a nawet na Sycylię. Niektórzy później jechali na Bałkany, Chorwację, ewentualnie wracali przez Węgry, więc powrót to już jest totalna dowolność. Kto chce, to robi. Jedna z załóg na przykład zabłądziła do tego stopnia, że znalazła się w Anglii. To jest takie trochę, że przerwę wątek, takie auto, za którym ludzie się oglądają. Tak. Nie? Akurat teraz to trąbiłem na kolegę. Ja wiem, ale wydaje mi się, że no, jeszcze z tymi naklejkami to bardzo. Zwraca uwagę ogólnie na mieście, jak się idzie, czasami ludzie machają. Machają, ogólnie oglądają się. Dziwią się, miny są często ciekawe. Mina zdziwionego karpia pojawia się też, jak się przyjedzie czasami taką furą. Ogólnie za granicą, w Niemczech na przykład też bardzo, bardzo pozytywne reakcje wzbudzał samochód. Już w czasie naszego wyjazdu, w czasie rajdu, przed samym Monachium staliśmy w takim całkiem sporym korku. No to Niemcy bardzo, bardzo się oglądali za Ładą. Jeden nawet otworzył okno. Można powiedzieć, pogratulował. Ruskaja maszyna, powiedział do nas, bo powiedzieliśmy haraszo. Ale ludzie ogólnie oglądają się, naprawdę zwraca uwagę i bardzo pozytywna reakcja jest na przejazd takim samochodem. Jakie są wasze plany z tym autem? Takie plany? No trzeba by poprawić, co jest nie tak i pojechać w kolejnej edycji. Czyli ze Złombolem się nie żegnacie? Nie żegnamy się. Spodobało nam się i zamierzamy brać dalej udział w tej imprezie. Pozostał rok na przygotowanie auta, dopieszczenie go, ewentualnie może zmiana auta, ale to już się pomyśli. Ogólnie udział planujemy na przyszłe lata. Bezpieczeństwo ponad wszystko. Czuję się jak w zakupie kontrolowanym. Gdzie? Jak w zakupie kontrolowanym. A. Nie? Bo oni też mniej więcej z podobnej perspektywy. To jest moja propozycja numer jeden, Paweł. Jak ci się podoba? Bierzemy. Bierzecie? Bierzemy. Ten egzemplarz bierzemy. Jest najlepszy. Nie przeglądamy kolei. Nie. Dobra. Ma swoje mankamenty pewne. Jak każdy jeden egzemplarz z tych lat.